Przed wejściem na wizję zdradziłaś mi, że dwa razy odrzuciłaś propozycję do Tańca z Gwiazdami. Dlaczego? Ze strachu, szczerze. Szczerze myślałam, że sobie nie poradzę. Po prostu, że wysiłek fizyczny jest tutaj ogromny i że ja z racji swojej postawy, że jestem szczuplutka, mama też zawsze mówiła, Boże dziecko, połamiesz się tam. Więc ze strachu i właśnie z tego takich myśli, że mogę nie dać rady, bo nigdy z tańcem nie miałam nic wspólnego, więc zwyczajnie myślałam, że będę drewniana w tańcu. Po prostu odmawiałam i kiedy propozycja pojawiła się trzeci raz, mój menadżer powiedział, no Edi, musimy się zdecydować albo w tę, albo w tę stronę i może się już ta propozycja nigdy więcej nie pojawić. I wtedy stwierdziłam, że faktycznie może trzeba przełamać troszeczkę ten strach i te swoje opory i zrobić coś innego niż dotychczas. I bardzo się cieszę, bo nie jest tak źle i ten wysiłek też sobie rozkładamy. Ja się śmieję, że jestem troszeczkę leserem, więc robimy często przerwy. Nawet jakoś bardzo nie schudłam, wręcz przeciwnie, wzmocniłam się mięśniowo, więc tylko wychodzi mi to na dobre. A to prawda, że z każdą propozycją skakała stawka? Nie, stawka się nie zmieniła od samego początku. Nie, oczywiście wiadomo, że też aspekt finansowy jest ważny, ale to zupełnie jakby u mnie nie było to przodujące, dlatego że no też modelingowo radzę sobie świetnie, więc tutaj bardziej stawiałam na to, że fajnie by było jakby może po tańcu coś jeszcze się wydarzyło jakby w moim życiu zawodowym fajnego, może jakieś inne propozycje i bardziej myślałam w tę stronę.